komisja precyzyjnie zidentyfikowała miejsce, czas i dźwięk eksplozji, która zniszczyła skrzydło. Następna eksplozja w centropłacie, powstała fala uderzeniowa. Wynikiem eksplozji było zerwanie ubrań z pasażerów. Wybuchy doprowadziły do śmierci całej polskiej delegacji. Ja apeluję teraz do wszystkich naukowców, wszystkich mediów, wszystkich polityków, żeby zapoznali się szczególnie z tym materiałem, żeby go przeanalizowali, żeby go zweryfikowali. Nasze grzechy, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wezwani przez przewodniczącego Antoniego Macierewicza postanowiliśmy sprawdzić absolutnie podstawowe kwestie. Zaczynając od tej. Dzisiaj wiemy, co się stało. Mamy tą odpowiedź. 12. rocznicę zbrodni, zamachu. Podkomisja zebrała na to wystarczająco dużo dowodów, żeby okazało się to niestety prawdą. Taka jest prawda o katastrofie smoleńskiej. Czy rzeczywiście poznaliśmy prawdę? Kto w tej sprawie kłamie? Rząd Tuska nadal powielał kłamstwo smoleńskie. Kto od lat manipuluje opinią publiczną? W tym momencie naszej historii musimy nie pozwolić na smoleńskie kłamstwo. Rodzi się na naszych oczach kłamstwo smoleńskie. Kłamstwo smoleńskie. Kłamstwa smoleńskie. Widzicie, jak wali się gmach smoleńskiego kłamstwa. Jak można tak bezczelnie kłamać? Do obowiązków członków komisji należy prowadzenie w sposób rzetelny i obiektywny z wykorzystaniem wszystkich dostępnych materiałów i informacji, badania wypadków i incydentów lotniczych w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności i przyczyn ich zaistnienia. To rozporządzenie dotyczące działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. To na podstawie tego prawa powołana przez Antoniego Macierewicza podkomisja zajmowała się katastrofą w Smoleńsku. Komisja powinna ją badać i oceniać, cytat, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych materiałów. Okazuje się, że podkomisja dysponowała o wiele większą liczbą zdjęć i danych, których nigdy nie upubliczniła, a my pokazujemy je po raz pierwszy. Jest tragicznie, ale nie beznadziejnie. Slot number one, łamany przez one. Miała własne badania oraz zagraniczne analizy i raporty, które podważają tezę o wybuchach i zamachu. A to jest... A, to po tej stronie to nie ma, tak. Antoni Macierewicz i członkowie podkomisji pominęli i wygląda na to, że ukryli wnioski ekspertów, których sami zatrudnili. Dotarliśmy do tych badań i po raz pierwszy je pokazujemy. Dzień dobry. Dysponujemy również dowodami, nagraniami i oświadczeniami ludzi, którzy pracowali dla podkomisji Antoniego Macierewicza, ale nie zgadzają się z jej wnioskami. Dlaczego pan nie podpisał tego raportu? Podpis jest pewnym aktem woli. Skoro nie ma podpisu, to nie ma woli. Podkomisja traktowała wybiórczo materiał dowodowy, którym dysponowała. I w końcu podkomisja napisała raport z tezą. To jest zupełnie niedopuszczalna sprawa. Chciałem stanowczo stwierdzić, że nie dokonałem identyfikacji badanego sygnału jako wybuch. Doszło do wybiórczego użycia moich badań. Oto wynik tych badań. Zagraniczne raporty wykluczały wybuch albo wprost wskazywały na zwykłą katastrofę, ale wybrane przez podkomisję fragmenty tych raportów posłużyły do udowodnienia zamachu.
Zacznijmy od trajektorii. Chodzi o wysokość lotu, o trasę, jaką pokonał w powietrzu Tupolew. Podkomisja Macierewicza twierdzi, że samolot, zbliżając się do lotniska w Smoleńsku, leciał nad drzewami i na pewno nie był tak nisko. Bo wtedy kołami rozwaliłby tę budę na działce Mikołaja Bodina, lekarza pogotowia ratunkowego w Smoleńsku. I teraz uwaga. Podkomisja w głównym raporcie nie wspomina, że Bodin był akurat na działce. Widział samolot. A tu dalekie. A padał tam. A podmuch silników nisko lecącej maszyny przewrócił go na plecy. Pani, jeszcze jedno było hasło, na którą leciał. Dobrze to widziałem. Leciał stamtąd. Ciął tamte krzaki i poleciał w tamtym kierunku. A on miał dwa skrzydła? Uderzył skrzydłem w to drzewo i je ściął. Wzniósł się i spadł za drogą. Skrzydło też tam leży. I tam upał za drogą. A kieruł tam za drogą. Co ciekawe, ludzie Macierewicza podobne zeznania Mikołaja Bodina, który mówił o uderzeniu w drzewo, umieścili, jak widać, w jednym z załączników do raportu podkomisji. Ale w innym załączniku z numerem 11 o nazwie Ostatnie sekundy ta sama podkomisja napisała: można jednoznacznie stwierdzić, że samolot przeleciał nad brzozą na działce Bodina. Takich sprzeczności jest sporo i pierwszy wychwycił je Marek Dąbrowski. Przez 5 lat pracował dla Macierewicza w tak zwanym zespole lotniczo-nawigacyjnym podkomisji. Tu widać go na starych zdjęciach z konferencji prasowej podkomisji. W kwietniu 2021 roku zespół został rozwiązany. Jednak Dąbrowski wraz z jeszcze dwoma innymi byłymi członkami podkomisji napisali zdanie odrębne do raportu. W tych tabelach, w kilkudziesięciu punktach, wymienili wszystkie nieścisłości i błędy w raporcie Antoniego Macierewicza. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się nazywam Piotr Świerczek, jestem dziennikarzem TVN24. Chciałem panu zadać kilka pytań odnośnie raportu podkomisji, tak zwanego raportu końcowego Antoniego Macierewicza. Czy możemy porozmawiać? Proszę pana, ale ja jestem osobą prywatną. To, co można było zrobić w sprawie Smoleńska z kolegami chrzanowskimi grona, to żeśmy zrobili. No nie udało się, trudno, także ja nie mam zamiaru rozmawiać o polityce. A możemy rozmawiać o samym raporcie, skupić się na wątkach rzeczowych? No... Proszę, niech pan pyta. No to w takim razie pierwsze pytanie. Czy raport podkomisji Antoniego Macierewicza jest według pana raportem rzetelnym i obiektywnie traktuje wszystkie dostępne dowody? Niewygodne dowody są albo przemilczane, albo są interpretowane niezgodnie z ich treścią. I problem jest taki, że w sprawie Smoleńska pisanie raportów z wcześniej przyjętą tezą to jest od początku standard. Pewnie dlatego, że wszystkie te komisje podlegały politykom. To dlatego napisaliście zdanie odrębne do tego raportu? Tak, dlatego. Myśmy uznali z kolegami, że napisanie zdania odrębnego jest konieczne, dlatego że podkomisja traktowała wybiórczo materiał dowodowy, którym dysponowała, a nasze argumenty były dosłownie latami ignorowane. To jest zupełnie niedopuszczalna sprawa. I w końcu podkomisja napisała raport z tezą, który był bardzo daleko idący. W związku z czym my nie mogliśmy dać swoich nazwisk pod takim czymś. Serdecznie witam ministra obrony narodowej. Byli członkowie podkomisji, czyli Marek Dąbrowski, architekt, oraz Wiesław Chrzanowski i Kazimierz Grono, emerytowani wojskowi nawigatorzy, pokazali w jednym ze swoich dokumentów zdjęcie dachu tak zwanej budy Bodina. Dach został zrzucony przez nisko lecący samolot. Ten dowód został zignorowany przez podkomisję. No wie pan, to zdjęcie było niezgodne z przyjętą narracją, no bo kilku panów z prezydium przyjęło, że samolot był wysoko nad drzewami, no to przecież nie mógł zmuchnąć dachu tej budy Bodina. I teraz jeśli zdjęcie zerwanego dachu jest dostępne, no to co można zrobić, pracując tezą? No najprościej je schować i udawać, że się go nie ma. Czyli... Dowody były ukrywane, niektóre dowody były ukrywane. Tak, myśmy się na takie działania z kolegami nie zgadzali i dlatego o tej całej sprawie zostały poinformowane również rodziny smoleńskie.
Do telefonicznej rozmowy z Markiem Dąbrowskim jeszcze wrócimy. Na razie, skoro mówimy o zignorowanych dowodach, warto dodać, że podkomisja dysponowała też takimi zdjęciami, które pokazują krawędź lewego skrzydła wielokrotnie uszkodzoną przez różne drzewa. Natomiast pod urwaną końcówką lewego skrzydła widać podłużne ślady wgnieceń od przycinanych podczas lotu drobnych drzew i krzewów. Skoro podkomisja pominęła te ważne dowody, to na czym się oparła? Podkomisja zwróciła się do zespołu naukowców w Instytucie Badań Lotniczych w USA w Wichita, pracującego dla największych koncernów światowych Boeinga, Airbusa i Bombardiera. W raporcie i załącznikach podkomisji w wielu miejscach pokazywane są grafiki z prac amerykańskiego Instytutu NIAR, działającego przy Uniwersytecie Wichita. NIAR, czyli Narodowy Instytut Badań Lotniczych, zatrudnia ponad 900 osób. NIAR can really benefit the United States. Jak widać, ma własne laboratoria i prowadzi badania naukowe. Testing capabilities focus on structural dynamics and crashworthiness. Podkomisja Antoniego Macierewicza wynajęła amerykańskich naukowców i w swoim raporcie wielokrotnie powołuje się na pracę Instytutu. We współpracy z Narodowym Instytutem Badań Lotniczych w Wichita w USA dokonano tego we współpracy z NIAR w Wichita w USA. Rezultaty symulacji NIAR. W raporcie podkomisja pokazuje slajd z amerykańskich badań. Przypadek o nazwie MAC. Oparty na danych rosyjskiej komisji badającej katastrofę. Poniżej podkomisja zamieściła własną graficzną interpretację, która ma dowodzić, że tak niski lot nie był możliwy. Okazało się, że samolot uderzyłby skrzydłem w ziemię zaraz za brzozą Bodina, przedtem znosząc z powierzchni drewniane zabudowania znajdujące się na tej działce. I ta wersja wydarzeń znalazła się w raporcie podkomisji. Ale uwaga, w załączniku numer 23 do raportu podkomisji znajduje się zupełnie inna wersja wydarzeń. W symulacji o nazwie Przypadek Niski. Samolot przelatuje nad budą na działce Bodina, trafia w brzozę, a po utracie skrzydła przewraca się na plecy i spada w komputerowej symulacji tam, gdzie spadł w rzeczywistości. Uwaga! Amerykanie z Instytutu NIAR właśnie ten przypadek uznali za ważny. Umieścili go oraz dokładnie omówili we wnioskach końcowych ze swoich prac. Ten dokument, który teraz pokazujemy, nigdy nie został dołączony do raportu i załączników podkomisji. Kolejne slajdy z amerykańskich prac pokazują to, co udowodnili już biegli polskiej prokuratury. Pull up, pull up, pull up. Terrain ahead, terrain ahead. 30, 50, 60, 50, 40, 30, 20. Przypominamy naszą wizualizację na podstawie prac biegłych z 2013 roku. Samolot przycina po kolei wiele przeszkód, a lot tu polewa niejako rysuje swoją trajektorię, tnąc kolejne przeszkody. Polscy biegli poprawili też błąd rosyjskiej komisji badającej katastrofę, stosując dokładniejszą wysokość zderzenia z brzozą. To nie było 5 metrów, a ponad 6 metrów. Amerykański Instytut też zwrócił na to uwagę i poprawił w symulacji wysokość zderzenia z brzozą na najbardziej aktualną. Ta tabela, wyjęta z amerykańskiego raportu, pokazuje, że trajektoria wyliczona przez komputery co do zaledwie 5 metrów pokrywa się z każdym cięciem i zderzeniem z 10 kwietnia. Zielonym znakiem Amerykanie potwierdzili wysokość i pozycję drzew ściętych wzdłuż ulicy Gubienki. Albo tych linii energetycznych. Kolejne cięcia z komputerowej symulacji i z 2010 roku też się pokrywają. Tak jest w przypadku tej brzozy. A za moment topoli uderzonej statecznikiem samolotu. Kolejny zielony znak, bo komputer ściął ją w podobny sposób z dokładnością do 5 metrów. W tabeli znajduje się więcej porównań i zgodnych punktów. Nawet bruzdy wyryte w ziemi przez skrzydło i statecznik prawdziwego samolotu w początkowej fazie upadku zostały w tym samym miejscu wyryte przez komputerowy model w amerykańskiej symulacji. Tyle, że tego opisu i tej wersji wydarzeń nie ma w raporcie podkomisji. Z fragmentu lewej części
W dodatku ludzie Macierewicza twierdzą, że zapisy rosyjskich czarnych skrzynek i polskiego rejestratora lotu, czyli urządzeń samolotu, które zapisały i potwierdziły niską trajektorię oraz wysokość 6 metrów nad ziemią, zostały rzekomo sfałszowane. Materiały wskazujące na błędy załogi zostały w dużej części zmanipulowane. Dotyczy to zarówno zapisów w rejestratorach parametrów lotu, jak i zapisów w rejestratorze rozmów. Stwierdzono liczne ślady ingerencji. Zostały one spreparowane. I teraz ciekawostka, która zaprzecza słowom Antoniego Macierewicza. Podkomisja sama w formie załączników dołączyła do swoich prac filmy z telefonu komórkowego rosyjskiego mechanika samochodowego, który 10 kwietnia widział wypadek, bo stał akurat przed warsztatem. Wystarczy zwrócić uwagę na ten film, który pokazuje pokrytą przez gałęzie drogę, nad którą przeleciał Tupolew. To są pierwsze minuty po wypadku. Widać stojące na trasie samochody zablokowane przez leżące konary. Wystarczy odtworzyć film jeszcze raz, by zobaczyć przycięte drzewa. To są prawdziwe dowody, które zaprzeczają teorii, w której samolot leciał nad drzewami i eksplodował w powietrzu. Przypomnijmy, że w tej wersji wydarzeń ludzi Macierewicza od lat szwankuje jeden element. Cały czas ponawiam pytanie. Kto w takim razie ściął brzozę i co spowodowało, że odpadło skrzydło? Pan pyta nas o odpowiedź spekulacyjną. Co ścięło drzewo? Na odpowiedź jest nie wiem. Nie będziemy się przecież wgłębiali w działania ludzi, którzy utrudniali badania. Kto ściął z drzewo, jak ściął z drzewo, to jest inna kwestia. Pytanie sprzed lat brzmi jak żart, ale trudno sobie wyobrazić, że rzekomy zamachowiec z wyprzedzeniem wiedział, gdzie dokładnie znajdzie się samolot, który z każdą sekundą pokonywał 75 metrów. Kto w kilka minut po katastrofie ściął kilkanaście drzew, dokładnie, zgodnie z trajektorią lotu, którą to trajektorię, podkreślmy to, 10 lat później, w symulacji, potwierdziły amerykańskie komputery. Instytut NIAR dokładnie zbadał też najważniejszy wątek. To drzewo, podkreślmy to raz jeszcze, nie było jedyną przeszkodą, w którą uderzył Tupolew. Ale przez polityków Prawa i Sprawiedliwości zostało potraktowane w szczególny sposób. Mitologia pancernej brzozy. Pancerna brzoza rozbiła latający czołg. Hańba! On powinien pościnać te drzewa i sobie dalej poradzić. Ta brzoza w ogóle nie odegrała tutaj żadnej roli. A uderzenia w drzewo w ogóle nie ma. Powbijane w brzozę odłamki skrzydła oraz drzazgi brzozy wbite w skrzydło nie miały dla polityków PiS wielkiego znaczenia. Przypomnijmy, według członków podkomisji Macierewicza samolot leciał wyżej, ale wykluczenie brzozy z przebiegu wypadku było dla nich bardzo ważne. No bo skoro brzoza nie miała wpływu na skrzydło i samolot, to znaczy, że stało się coś innego. Wybuch. Zamach. Co doprowadziło do zniszczenia lewego skrzydła, jeśli nie była to pancerna brzoza Bodina? To fragmenty z różnych wideoprezentacji podkomisji smoleńskiej. Do tragedii doszło co najmniej 100 metrów przed miejscem, gdzie rosła brzoza Bodina. Jak wykazały rekonstrukcje miar, to skrzydło Tu-154 przecięłoby brzozę, a nie na odwrót. To nie jest prawda i Antoni Macierewicz od grudnia 2020 roku wie, że mogło być zupełnie inaczej. Amerykański Instytut NIAR wysłał mu wtedy to podsumowanie swoich prac. Oto dowód. Instytut stworzył specjalny serwer, a hasło przekazał właśnie Antoniemu Macierewiczowi. Dokument był wynikiem 2-letnich badań Instytutu, za które zapłaciła podkomisja z publicznych pieniędzy.
Z prawie 30 milionów złotych, jakie wydała podkomisja do połowy 2022 roku, aż 8 milionów kosztował ten raport, który nigdy nie został pokazany. Prace Amerykanów zaczęły się od tej wizyty na lotnisku wojskowym w Polsce w 2018 roku. Naukowcy z amerykańskiego instytutu praktycznie rozebrali wnętrze bliźniaczego Tupolewa z numerem 102. To zdjęcia telewizji w Polsce. Badacze zmierzyli grubość blach, wręg i dźwigarów. Tu widać kierownika prac Gerardo Olivareza, który rozmawia z dziennikarzem telewizji w Polsce. A to już fragment wywiadu dla TVP Info. Naszym celem jest próba użycia symulacji, aby przewidzieć, jak samolot zachowa się przy określonych warunkach uderzenia. Warunkach, które opisane są w oficjalnym raporcie. Chcemy ocenić, czy opisane w raporcie uszkodzenia powstałe po uderzeniu korespondują z tymi, jakich obraz uzyskamy w symulacji. Aby więc móc prowadzić nasze badania, musimy stworzyć matematyczny model samolotu. A później użyjemy technik symulacyjnych, aby móc ocenić, czy warunki opisane w raporcie i symulacje zgadzają się z efektami wypadku. Okazuje się, że po wstępnej ocenie amerykańscy naukowcy, tak samo dokładnie jak Tupolewa, zbadali typ drzewa, w które uderzyło skrzydło samolotu. Ściągnęli z Rosji kilka różnych brzóz, targali je, łamali i rozciągali, po czym w taki cyfrowy sposób zapisali właściwości drzewa. To następna strona raportu NIAR ze slajdami z symulacji zderzenia. Pozwoliliśmy sobie zaanimować kolejne slajdy. Widać, jak brzoza przecina skrzydło praktycznie do jego końca. Zaznaczmy, że skrzydło to ta podświetlona na czerwono część. Dalej są już tylko tak zwane klapy zaskrzydłowe. W tym miejscu warto dodać fragment z wniosków badania. Każde dodatkowe obciążenie aerodynamiczne lub różnice w materiale, geometrii drzewa mogą spowodować całkowite pęknięcie końcówki lewego skrzydła. I to jest najważniejsze. Skrzydło mogło być przecięte przez brzozę, tylko że w raporcie Antoniego Macierewicza i w wideoprezentacjach podkomisji nie ma takich wniosków. Wszystko brzmi zupełnie inaczej. Widać wyraźnie, że brzoza smoleńska nie została ścięta, lecz złamana i z pewnością nie uczyniło tego skrzydło samolotu. Zauważmy jednak, że na filmie podkomisji symulacja cięcia pokazywana jest tylko do pewnego momentu i nie widzimy tego, co dzieje się ze skrzydłem kilkanaście metrów dalej. Eksponowane jest przecięcie brzozy. W dodatku model drzewa na filmie wygląda inaczej niż w papierowej wersji raportu Instytutu NIAR. Lektor czyta też zupełnie inną treść od tej zawartej w amerykańskim raporcie. Posłuchajmy. Zniszczenia skrzydła są zasadniczo odmienne od tych, jakich doznał Tu-154. Powtórzmy za filmem podkomisji. Zniszczenia skrzydła w symulacji są zasadniczo odmienne od tych, jakich doznał Tupolew. No to zobaczmy ten fragment z oryginalnego raportu Instytutu NIAR. Po lewej zdjęcie odciętej końcówki skrzydła Tupolewa w Smoleńsku, po prawej wizualizacja końcówki skrzydła odciętej w wyniku komputerowej symulacji zderzenia z drzewem. Tego porównania Antoni Macierewicz nigdy nie pokazał, mimo że amerykański raport za 8 milionów złotych miał być głównym dowodem podkomisji, weryfikacją jej dotychczasowych prac, ale nigdy nie został upubliczniony w całości, mimo takich zapowiedzi sprzed lat. W tym roku będą wyniki badania Uniwersytetu Wichita, który jakby sprawdza, weryfikuje nasz raport. Czyli do raport końca grudnia. Nasz raport techniczny i wtedy, gdy zakończone zostaną te badania, zostaną one opublikowane, będzie to albo w końcu tego roku, albo w styczniu przyszłego roku. Jeszcze raz zobaczmy, jak ścięta przez komputerową brzozę końcówka skrzydła podobna jest do tej końcówki ze Smoleńska. To miał być dowód na zamach, a stał się dowodem zwykłej katastrofy. Zaraz wrócimy do końcówki skrzydła i amerykańskich badań. Co doprowadziło do zniszczenia lewego skrzydła, jeśli nie była to pancerna brzoza Bodina? To pytanie lektora z ostatniego filmu podkomisji, na które ludzie Macierewicza znali odpowiedź już od dawna.
W tym przypadku należy rozpatrywać możliwość zamachu bombowego. Na 2 do 3 sekund przed infernalną brzozą zaczęły się wybuchy, głównie na skrzydle. Tyle, że podkomisja Macierewicza wciąż nie potrafiła odpowiedzieć na proste pytanie. Stracił istotną część lewego skrzydła. Ale skoro skrzydło odpadło w wyniku wybuchu, to dlaczego końcówka skrzydła jest cała? Nie wiem. Chodzi o to, że detonacja bomby powinna zniszczyć, rozsadzić skrzydło. Zwłaszcza, że w końcówce skrzydła było paliwo lotnicze i skrajnie wybuchowe opary. W takim razie jak to się stało, że oderwana w Smoleńsku końcówka skrzydła jest cała? Kilka miesięcy po tym pytaniu członkowie podkomisji mieli już gotową odpowiedź. Nasz pirotechnik polski potrafi odciąć to skrzydło z paliwem w środku czy z oparami paliwa i nie ma eksplozji tego paliwa w końcówce skrzydła. Sprawdźmy, czy to prawda. Pierwszy raz wyniki z tego eksperymentu na modelu skrzydła podkomisja prezentuje w 2018 roku. Eksperymenty przeprowadzone przez podkomisję potwierdzające możliwość przecięcia skrzydła ładunkiem wybuchowym. Wyniki badań mają być dowodem na zamach, ale wtedy Marek Dąbrowski, ówczesny członek podkomisji, zwraca uwagę na to zdjęcie, zamieszczane w kolejnych wersjach raportu. Wie, że zostało ono wycięte z szerszego kadru. W podkomisji zaczyna wtedy dochodzić do konfliktów z Antonim Macierewiczem. Kilka osób odchodzi ze składu, a jednym z pierwszych jest Dąbrowski wraz z dwoma innymi członkami zespołu lotniczo-nawigacyjnego. Razem wysyłają do rodzin smoleńskich ten list, pokazują i komentują manipulacje podkomisji, bo wystarczyło powiększyć kadr ze zdjęcia, by nabrać wątpliwości co do efektów eksperymentu i zamachu. Eksperymenty z eksplozją liniowego ładunku wybuchowego na modelu skrzydła wykazały, że po obu stronach rozerwanej konstrukcji uszkodzenia są podobne. Taka symetria nie występuje na lewym skrzydle Tu-154M ze Smoleńska. Innymi słowy, według byłych członków podkomisji, oderwane w Smoleńsku skrzydło Tupolewa nie wygląda tak jak eksperymentalny model skrzydła po eksplozji. Podkomisja pokazuje tylko jeden film z eksperymentu, na którym pod tym kątem nie widać wszystkiego. Z prawej strony modelu skrzydła odrywa się do góry całe blaszane poszycie i to można zauważyć. Ale z tej kamery nie widać dokładnie lewej strony modelu. Słychać za to komentarz lektora, który sugeruje, że lewa strona modelu odpada tak, jak końcówka skrzydła prawdziwego Tupolewa. Zniszczona jest wzdłuż linii prostej ładunkiem wybuchowym dokonującym zniszczeń analogicznych do obserwowanych w wypadku zniszczenia końcówki skrzydła Tu-154M. No to teraz uwaga. Dotarliśmy do większej liczby filmów z eksperymentów wybuchowych, których Antoni Macierewicz nie dodał do załączników i nigdy ich nie pokazał. Dodajmy, że model skrzydła został skonstruowany w wojskowych zakładach lotniczych. Eksperyment miał być wiarygodny. To jego efekt. Widać rozszarpane wybuchem obie części modelu. Dla porównania, po prawej stronie ekranu pokazujemy, jak wygląda końcówka skrzydła Tupolewa po katastrofie w Smoleńsku. Wybuch w modelu poderwał równo do góry cały płat blachy z wieloma podłużnymi elementami. Wyraźnie widać wnętrze modelu, w którym znajdowało się paliwo. Natomiast skrzydło Tupolewa nie ma takich uszkodzeń. Na modelu wzdłuż miejsca, w którym umieszczono liniowy materiał wybuchowy, widać rozszarpane podłużnice, do których nitami przyczepiona była blacha. Blacha modelu imitująca poszycie skrzydła została całkowicie oderwana i, co najważniejsze, uniesiona do góry. A końcówki podłużnic modelu charakterystycznie rozszarpane w wielu kierunkach. Tylko że podłużnice skrzydła Tupolewa nie wystają poza przerwaną przez drzewo blachę i nie są tak uszkodzone jak rozszarpane podłużnice modelu podkomisji.
Jeszcze raz porównajmy model podkomisji z oderwaną w Smoleńsku końcówką skrzydła. W tym miejscu warto dodać, że za eksperymenty wybuchowe odpowiadał żołnierz. Pan, który zajmuje się pirotechniką. Pułkownik Adrian Siatkowski, widoczny na tych zdjęciach z 2018 roku. Co istotne, Siatkowski nie podpisał się pod raportem Antoniego Macierewicza. Teraz pracuje w jednej ze śląskich uczelni i tam go znajdujemy. Pan profesor Adrian Siatkowski? Tak, słucham. To właśnie pana badania, pana filmy posłużyły do tego, by uwiarygodnić tą tezę o wybuchu, o zamachu. Ja nie mam wpływu na to, w jaki sposób ktoś te wyniki interpretuje i wykorzystuje. W trakcie rozmowy okazuje się, że Adrian Siatkowski od tego roku nie jest już członkiem podkomisji, bo został powołany w jej skład jako żołnierz i kiedy przeszedł na wojskową emeryturę, automatycznie skończyło się jego powołanie. Jednak praca podkomisji została zakończona uchwałą jej członków w zeszłym roku, a więc Siatkowski mógł wtedy podpisać raport. Nie uczestniczyłem w posiedzeniu, na którym była podejmowana uchwała. No właśnie, dlaczego pan nie podpisał tego raportu? Panie redaktorze, podpis jest pewnym aktem woli, idąc logicznie tym tokiem rozumowania. Skoro nie ma podpisu, to nie ma woli. Także nie będę się na ten temat wypowiadał. A to znaczy, że pan nie zgadza się z główną tezą tego raportu, że przyczyną katastrofy był zamach? Jeszcze raz powtarzam, panie redaktorze, wszystko, co jest związane z tematem podkomisji, realizowałem jako żołnierz zawodowy i nie będę komentował publicznie tych tez. W załącznikach do raportu podkomisji znajduje się omówienie kilkunastu różnych eksperymentów nadzorowanych przez Siatkowskiego, ale akurat brakuje oddzielnego omówienia eksperymentu z modelem skrzydła. W tej sprawie pozostaje jeszcze jedna kwestia, a dokładniej teza. Poszycie zewnętrzne zostało rozerwane. Wielokrotnie powtarzana przez podkomisję i prezentowana w jej filmach. Na odciętych miejscach skrzydła widoczne były charakterystyczne loki powybuchowe, a kształt destrukcji wskazuje na wybuchowy charakter zniszczeń. Charakterystyczne wywinięcia blachy, czyli tak zwane loki, są dla podkomisji dowodem na wybuch. Te loki, one mogą powstać tylko w wyniku detonacji, one nie mogą powstać w wyniku uderzenia. Tyle, że co już pokazaliśmy w kilku wcześniejszych materiałach w czarno na białym, blacha poszycia skrzydła wywinięta jest zarówno do góry, jak i na dół. Inne elementy zagięte są wzdłuż linii cięcia, jakby od przodu skrzydła do jego tyłu. Co według biegłych prokuratury było dowodem na to, że skrzydło zostało oderwane w wyniku zderzenia z brzozą. Te loki, one mogą powstać tylko w wyniku detonacji. W tym momencie warto wrócić do amerykańskich badań Instytutu NIAR. Badań, które przypomnijmy, zamówiła sama podkomisja i zapłaciła za nie z publicznych pieniędzy. Ale tego fragmentu amerykańskiej analizy nigdy nie pokazała. Animujemy kolejne slajdy z cięcia skrzydła przez brzozę. Warto zwrócić uwagę na komentarz naukowców z NIAR, którzy efekty swojej symulacji zderzenia porównują do rzeczywistych zdjęć odciętego skrzydła. Na osobnych slajdach pokazują podobieństwa. Rysunek 3.27 pokazuje podobieństwa w zawijaniu się skrzydła. Górna część skrzydła zawija się na zewnątrz, co zostało uchwycone w przebiegu symulacji. Czyli amerykański instytut udowodnił w swojej symulacji, że zawijanie blachy skrzydła nie musi być efektem wybuchu. NIAR pokazał, że uszkodzenia nazwane przez podkomisję lokami powybuchowymi mogą być efektem zderzenia z brzozą. Wystarczy jeszcze raz zobaczyć porównanie oderwanej końcówki skrzydła, tej z symulacji komputerowej i ze Smoleńska, jak bardzo są podobne. Kolejny raz podkreślamy, że podkomisja dysponuje wynikami tych badań od prawie 2 lat, ale ich nie upubliczniła. Komisja podjęła w tej sprawie badania. Antoni Macierewicz pokazuje za to eksperyment z odpalaniem materiałów wybuchowych. Baloniki wypełnione wodorem symulują ładunek wybuchowy w skrzydle. Nikt po tej efektownej prezentacji nie zadaje prostego, logicznego pytania. Skąd zamachowiec wiedział, że ładunek wybuchowy trzeba umieścić akurat w lewym, a nie w prawym skrzydle?
Eksplozja rozsadziła lewe skrzydło samolotu. Skąd zamachowiec wiedział, jak to obliczył, że samolot lecący z prędkością 75 metrów na sekundę znajdzie się tak nisko i dokładnie w miejscu, w którym po lewej stronie samolotu będzie stała Brzoza? Podkomisja podważa tylko wysokość przelotu, ale nie kierunek, w jakim leci samolot. Podkomisja sama w swoich grafikach przyznaje, że Tupolew leciał w kierunku Brzozy, ale uparcie wyklucza uderzenie w drzewo, a lansuje wybuch. Dlatego, co może brzmieć absurdalnie, niewiarygodnie, domniemany zamachowiec musiałby z dokładnością co do metra znać tę trasę z wyprzedzeniem. Musiałby przewidzieć pogodę i siłę wiatru oraz to, co zrobi pilot. Musiałby wcześniej znać każdy ruch steru Tupolewa. Tylko wtedy mógłby tak dokładnie jak na tych zdjęciach podkomisji montaż zewnętrznego detonatora umieścić ładunek wybuchowy w skrzydle między żebrami 30 i 31, aby uderzenie w Brzozę wyglądało wiarygodnie i zamaskowało wybuch. To wyjątkowy materiał zdjęciowy, nagrany w 2018 roku telefonem komórkowym przez jednego z członków podkomisji. Oni mają też zamiar badać linię urządzenia? Tak, tak, ja będę chciał, żeby powtórzyli. Na zdjęciach widać pirotechników, którzy w Tupolewie z numerem 102 szukają śladów materiałów wybuchowych. Przypomnijmy, że Tupolew z numerem 102 jest bliźniaczą maszyną 101, która rozbiła się w Smoleńsku. Natomiast 102 stoi na wojskowym lotnisku w Mińsku Mazowieckim. Badaniu, jak widać na zdjęciach, przygląda się Antoni Macierewicz. Na podłodze leży slot. W uproszczeniu to przednia część lewego skrzydła. Slot number one. Łamany przez łany. Slot jest badany, bo jak się okazuje, z powodu awarii został wykręcony z Tupolewa numer 101 i przed katastrofą w Smoleńsku został przełożony do numeru 102. Założenie podkomisji było proste. Jeśli na tym slocie są ślady materiałów wybuchowych, to znaczy, że slot miał kontakt z bombą, która wcześniej została podłożona w skrzydle Tupolewa numer 101. Jak się okazuje, patrząc na kolejne zdjęcia, w jednym miejscu podkomisji udało się znaleźć ślad materiału wybuchowego o skróconej nazwie RDX, czyli heksogen. Tak to opisano w raporcie podkomisji. W tym właśnie skrzydle wykryto ślady materiałów wybuchowych, takich samych jak te, które zniszczyły Tu-154M numer 101. Tylko że podkomisja nie ujawniła całości swoich badań. To zdjęcia, które nigdy, do tej pory, nie były publikowane. Pirotechnicy wynajęci przez podkomisję wykryli materiały wybuchowe również na fotelach Tupolewa. Członek podkomisji robi zdjęcie kartki, na której napisał zakamarek fotela VIP. Następne zdjęcie pokazuje alarm z napisem TNT, czyli trotyl. Jest też kartka dotycząca rurek wentylacji kabiny, prawdopodobnie z podpisem pentryt. Oraz zdjęcie z informacją o badaniu pasów bezpieczeństwa foteli, a na następnym wykonanym zdjęciu widać na urządzeniu pomiarowym alarm o trotylu. To badanie stanowi dla podkomisji poważny problem, bo źródłem materiałów wybuchowych miała być bomba. Podkomisja wyklucza jakiekolwiek inne źródło pochodzenia trotylu, heksogenu czy pentrytu. Nie jest możliwe, by ślady materiałów wybuchowych były wynikiem transportu żołnierzy biorących udział w walkach czy ćwiczeniach wojskowych, gdyż ich obecność musiałaby zostać wykazana przez kontrole pirotechniczne realizowane przed każdym lotem VIP. Ten cytat z raportu podkomisji można łatwo podważyć. I nie chodzi tylko o te archiwalne zdjęcia, bo z państwowej floty często korzystali żołnierze. Z prędkością 900 km na godzinę. W tym saperzy i artylerzyści, którzy mieli kontakt z materiałami wybuchowymi, a Tupolewem latali na misje pokojowe lub ćwiczenia. Po prostu trudno porównać wyrywkowe badanie pirotechniczne, jakie oficerowie Biura Ochrony Rządu wykonywali przed każdym lotem, do specjalistycznych badań kryminalistycznych.
Takie badania zostały wykonane w 2012 roku na zlecenie polskiej prokuratury. I przypomniał o nich sam Antoni Macierewicz. W trakcie badań wraków w Smoleńsku wykryto ślady materiałów wybuchowych takich jak pentryt, trotyl, heksogen i nitroglicerynę. W 190 przypadkach. Powtarzam, w 190 przypadkach. Znów to samo. Mówi prawdę, ale nie całą. Podkomisja nie prezentuje całości badań. Okazuje się, że w 2012 roku próbki zostały pobrane też z lewego skrzydła rozbitego Tupolewa, gdzie według podkomisji miała eksplodować pierwsza bomba. To zdjęcia polskich pirotechników zamieszczone w raporcie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Widać, jak identyfikują i pobierają próbki z wraków w Smoleńsku. Warto zaznaczyć, że próbki pobrane z lewego skrzydła oznaczono literą C i numerem 54. A ten dowód również pobrany z lewego skrzydła numerem C55. Kolejne próbki ze skrzydła oznaczono podobnie, literą C i numerami od 1 do 5. Próbki pobrano nawet z brzozy i z odłamków skrzydła wbitych w drzewo. Oznaczono je odpowiednimi numerami. Jeszcze do nich wrócimy. Ważne jest to, że Laboratorium Polskiej Policji wykluczyło wybuch jako przyczynę katastrofy. Dlatego, kiedy zmieniła się władza, próbki pobrane w Smoleńsku postanowiono sprawdzić w laboratorium sądowym w Wielkiej Brytanii. Podkomisja w tym załączniku upubliczniła, jak twierdzi, wyniki prac Anglików z 2019 i 2020 roku zlecone przez prokuraturę Zbigniewa Ziobry. W tabeli znajdują się nazwy próbek, w których potwierdzono obecność materiałów wybuchowych. I uwaga, nie ma wśród nich próbek pobranych ze skrzydła. Nie ma też próbek z literą C, pobranych z brzozy i z odłamków skrzydła wyjętych z drzewa. To oznacza, że podkomisja nie ma żadnego bezpośredniego, bezdyskusyjnego dowodu na to, że w lewym skrzydle Tupolewa rozbitego w Smoleńsku znajdowały się materiały wybuchowe. W zestawieniu ujawnionym przez podkomisję są zaledwie trzy próbki oznaczone literą C i numerami 12, 16 i 18, na których wykryto śladowe, niewielkie ilości materiałów wybuchowych, liczone w nanogramach. To jedyne próbki pobrane z metalowego poszycia samolotu, w których Brytyjczycy wykryli materiały wybuchowe, heksogen i trotyl. Podkomisja Antoniego Macierewicza twierdzi, że zidentyfikowała te części i w ten sposób przypisała je do konkretnych miejsc na lewej burcie samolotu. Antoni Macierewicz na konferencji nie mówi jednak, że chodzi tylko o trzy części. Nie mówi też, że nie są to części skrzydła, a mimo to mówi o dowodach na wybuch. Brytyjskie laboratorium potwierdziło obecność materiałów wybuchowych RDX, trotyl, pentryt w 89 z 238 przebadanych próbek. Przypomnijmy, Brytyjczycy, którzy badali wszystkie próbki pobrane przez polską policję, nie wskazali w upublicznionym zestawieniu, że próbki z okolic lewego skrzydła zawierają materiały wybuchowe. W dodatku większość, bo 90% próbek, w których wykryto śladowe, czyli minimalne ilości materiałów wybuchowych, to próbki pobrane z foteli pasażerów. A mimo to podkomisja formułuje zupełnie przeciwne wnioski. Argument o występowaniu materiałów wybuchowych na między innymi fotelach samolotu w wyniku zanieczyszczenia przez pasażerów przed 10 kwietnia 2010 roku nie znajduje uzasadnienia. Podkomisja sama, badając Tupolewa z numerem 102, zgromadziła w tej sprawie zupełnie przeciwne dowody. Na razie mają skanie. Tak. I w ogóle nie analizuje tego, czy pozostałe części samolotu mogły być zanieczyszczone materiałem wybuchowym obecnym na fotelach. Śladowe ilości materiałów wybuchowych można łatwo przenieść na ubraniu, palcach, włosach, jeśli się miało z nimi kontakt, nawet przez przypadek. Rozmawialiśmy z jedną z osób, która była świadkiem pobierania próbek przez pirotechników wynajętych przez podkomisję. Siedziałem będzie wleźć na podłogę. Siedzenia wyniesione pod ścianę hangaru. Wyniesione. Kurzem zasypane, czyli one były już tam zdemontowane. Kiedy? Co się działo w międzyczasie? Ktoś to musiał przenosić. Czy była higiena zachowana?
Anonim opowiada nam, że w hangarze podczas zbierania próbek było pełno osób. Nie wszyscy, jak widać, mieli sterylne stroje i rękawiczki. Slot number one, łamany przez one. A slot, jedyny element skrzydła, na którym wykryto wybuchowy heksogen, leżał na ziemi od co najmniej kilku dni. I jak widać na tych zdjęciach, był dotykany gołymi dłońmi przez członków podkomisji lub uczestników badania. Puszcza się stado ludzi do tego samolotu i ci ludzie robią co chcą, obmacowują i tak dalej. Każdy może przenieść materiał wybuchowy. Śladowej ilości mógł ktoś przenieść, nawet z siedzenia dotknął paluchem i już jest po temacie. Podsumujmy badania podkomisji. Obecność materiałów wybuchowych na slotach skrzydła, które przed katastrofą wykręcono z Tupolewa o numerze 101, miała być kluczowym dowodem na bombę w skrzydle. Tylko że slot od dawna leżał na ziemi w wojskowym hangarze w Mińsku Mazowieckim i wybuchowy heksogen wykryto tylko w jednym miejscu na slocie. Podkomisja chwali się tym badaniem, ale w ogóle nie pisze o innych dowodach zebranych w tym samym hangarze z foteli Tupolewa o numerze 102. Przypomnijmy, ten samolot nie poleciał do Smoleńska, a więc obecność heksogenu, pentrytu i trotylu na fotelach samolotu nie musi być związana z bombą i eksplozją. Mimo to podkomisja brnie w zamach, choć nie tłumaczy, po co zamachowcy aż trzy różne materiały wybuchowe RDX, trotyl, pentryt do jednej bomby na pokładzie samolotu. Są dowody, z którymi trudno dyskutować. To zapis rozmów z kokpitu Tupolewa. Na ziemi widać, zresztą widać, może nie być prezent. Arek, teraz widać 200. Pull up. Dramatyczne odliczanie oraz dźwięk uderzeń w przeszkody terenowe, przekleństwa załogi i krzyk pasażerów, który zastąpiliśmy ciszą. 60, 50, 40, 30, 20. Dla Antoniego Macierewicza to żaden dowód. Przez lata członkowie podkomisji utrzymywali, że zapis czarnych skrzynek został sfałszowany. Ich odczytywanie nie ma sensu. Ostatni moment wycofania się z nieprawdziwych, fałszywych informacji. Ten dźwięk w ogóle nie istniał. Nie ma w ogóle dźwięku, który by został określony jako uderzenie w drzewo. W ogóle nie ma dźwięku uderzenia w brzozę. Nie słyszeli na nagraniu uderzeń w drzewa, ale teraz usłyszeli wybuch. Identyfikowany został odgłos wybuchu w lewym skrzydle. Jak zidentyfikowali dźwięk eksplozji? O tym już za chwilę, bo tu najpierw trzeba przypomnieć ustalenia niezależnych biegłych prokuratury. Samolot był na mniej niż 20 metrach, kiedy uderzył w pierwszą przeszkodę. Prawym skrzydłem strąca wierzchołek brzozy przy budynku radiolatarni. Samolot wyleciał już z wąwozu i się wznosi, ale szybciej wznosi się pochyły grunt. Dlatego mimo wznoszenia samolot przybliża się do ziemi. W terenie kolejną przeszkodą jest ta mała brzuska z pniem o średnicy najwyżej 10 cm. Samolot zaraz zetnie ją lewym skrzydłem, ale w tym momencie dziób samolotu, w którym znajduje się kokpit załogi wraz z mikrofonami, jest już 20 metrów dalej i ścina ten rząd brzuzek i topoli. Dokładnie tu słychać głuchy dźwięk uderzenia, który dla podkomisji Macierewicza jest dźwiękiem wybuchu. Widać wyraźnie połamane górne gałęzie tych drzew. Głuchy dźwięk słychać dokładnie sekundę przed zderzeniem z dużym drzewem i utratą końcówki skrzydła. Podkomisja podważa te opinie biegłych prokuratury. Twierdzi, że biegli źle zsynchronizowali zapisy czarnych skrzynek i innych rejestratorów lotu.
Ten ostatni to jest czas, tak? Tak. A te dwa kanały to są rozmowy w kabinie? Tak. Trzy. Chodzi o to, że każde z odczytanych urządzeń pokładowych, to zdjęcia archiwalne, w inny sposób zapisywało dane dotyczące parametrów lotu. Rosyjskie czarne skrzynki, głównie analogowo, na szpulę. Na pokładzie samolotu Tupolew 154M mamy zabudowanych kilka rejestratorów parametrów lotu. Inne, widoczne na tych archiwalnych zdjęciach, polskie lub amerykańskie urządzenia w sposób cyfrowy, do pamięci lub na dysk. Pokażmy to obrazowo. 30, 20. Odpowiednia synchronizacja zapisów z polskiego rejestratora lotu z zapisem rosyjskiego rejestratora głosu dały biegłym prokuratury taki efekt. Wiadomo gdzie i jak wysoko leciał samolot oraz słychać w jakie przeszkody terenowe uderzał w trakcie lotu z prędkością prawie 75 metrów na sekundę. Tam gdzie nie było przeszkód, słychać było tylko głosy załogi albo ciszę. Podkomisja dysponowała... W tym momencie pojawia się Kazimierz Nowaczyk, fizyk zajmujący się wcześniej promieniowaniem elektromagnetycznym. Teraz wiceprzewodniczący podkomisji. Twierdzi on, że zespół Macierewicza lepiej zsynchronizował zapisy urządzeń. Dlatego należało znaleźć różnicę czasu pomiędzy poszczególnymi nagraniami i je zsynchronizować. Upraszczając, podkomisja po prostu przestawia cały zapis dźwięku wstecz. Na tej grafice około 40 metrów w prawą stronę. Głuchy odgłos jest wtedy w miejscu, w którym każdy punkt samolotu leci nad trawą i nie rosną pod nim drzewa. Wybuch w lewym skrzydle nad terenem, gdzie nie było ani wysokich drzew, ani innych przeszkód mogących zagrozić samolotowi. Ale teraz uwaga. W synchronizacji biegłych prokuratury największy wzrost głośności jest tam, gdzie skrzydło uderza w brzozę. Natomiast po tym, jak podkomisja przestawiła zapis z kokpitu, te odgłosy są teraz za wcześnie. Ten sam problem pojawia się nad drogą Gubienki. Prawidłowa synchronizacja pokazuje, że tam, gdzie nie było przeszkód terenowych, powinna być krótka cisza. A po tym, jak podkomisja przestawiła dźwięk, zbyt wcześnie zaczyna się hałas. Odgłos uderzeń w drzewa. Tymczasem pierwsza duża przeszkoda, w którą uderza samolot za drogą Gubienki, to świerk, który stoi kilkadziesiąt metrów dalej, wzdłuż toru lotu. Podkomisja po prostu manipuluje danymi z czarnych skrzynek. To dowód. Porównanie stopklatki z filmowej prezentacji podkomisji z 2020 roku z raportem z 2022 roku. Widać, że wybuch na filmie z 2020 roku jest w innym miejscu niż na mapie zamieszczonej w załączniku do raportu z 2022 roku. Dwa czerwone punkty dzieli kilkadziesiąt metrów. Podkomisja po prostu odsuwa rzekome miejsce i odgłos wybuchu od przeszkód terenowych, by uprawdopodobnić zamach. Pozycja samolotu w momencie wybuchu... Jest tylko mały problem. Jeśli samolot stracił skrzydło przed brzozą, to jak to się stało, że końcówka doleciała tak daleko? W to miejsce, czego Antoni Macierewicz akurat nie kwestionował. Komisja w żaden sposób nie podważa kwestii miejsca, w którym leży reszta skrzydła. Końcówka skrzydła musiałaby po oderwaniu na niskiej wysokości przelecieć ponad 250 metrów, a przez kilka lat ludzie Antoniego Macierewicza twierdzili, że końcówka skrzydła może przelecieć najwyżej kilkanaście metrów. Skrzydło to powinno uderzyć w ziemię 12 metrów od tego drzewa. Ewentualnie oderwane skrzydło nie mogło polecieć, tylko spadło dużo bliżej. Ta sprzeczność została wytknięta pod komisji i Macierewicz próbował się tłumaczyć na antenie telewizji Republika. Ale uwaga, to co mówi o odpadającym skrzydle nie zgadza się z filmową prezentacją podkomisji. My nie definiujemy miejsca, w którym skrzydło zostało oderwane. Moment jego odpadnięcia od reszty skrzydła, od reszty samolotu, to jest sprawa, której nie jesteśmy w stanie zdefiniować. Wiemy, gdzie spadł. Spadło, to na pewno. Zostaje jeszcze kwestia samego dźwięku wybuchu. Znaleźliśmy w końcu dźwięk, który rzekomo został zarejestrowany przez mikrofony w kokpicie załogi.
Podkomisja, publikując w raporcie takie zdanie. Rejestrator CVR zapisał dźwięk stłumionego wybuchu. Powołuje się na załącznik numer 11, w którym jedynym raportem podpisanym przez konkretnego autora, a dotyczącym badania dźwięku, jest ta praca doktora inżyniera Mirosława Tarasiuka. Autor nagranie z kokpitu samolotu porównywał do kilku różnych dźwięków nagranych podczas tego eksperymentu wybuchowego. Skontaktowaliśmy się z inżynierem Tarasiukiem. Tak, słucham. Czy zidentyfikował pan wybuch, dźwięk wybuchu na nagraniach z kokpitu Tupolewa? Panie redaktorze, w trakcie badań zleconych mi przed komisję do ponownego zbadania wypadku lotniczego w roku 2021 porównywałem dźwięk zarejestrowany w kokpicie samolotu z 7 innymi dźwiękami. Chciałem stanowczo stwierdzić, że nie dokonałem identyfikacji badanego sygnału jako wybuch. A jak skomentuje pan fakt, że pana autorytet i badania dla podkomisji zostały wykorzystane do udowodnienia tezy o zamachu na życie prezydenta? Panie redaktorze, uważałem, że badania te nie były zakończone, co znalazło odzwierciedlenie w uwagach zapisanych w moim sprawozdaniu. Podczas rozmowy okazało się, że Tarasiuk nie miał pojęcia, że identyfikuje wybuch. Co więcej, w swojej pracy na czerwono napisał, że identyfikacji dokonano w oparciu o jedno krótkie nagranie. Dodał, że w celu weryfikacji prawdziwości badań i wykluczenia przypadkowego błędu należałoby je powtórzyć. Podkomisja nie odpowiedziała na nasze pytanie, czy badanie Tarasiuka zostało powtórzone. To jest bezpośredni dowód zapisany w rejestratorach. Dźwięk wybuchu został zanalizowany przy pomocy zaawansowanych metod. Na konferencji Kazimierz Nowaczyk zaprezentował to porównanie dźwięków z kokpitu do odgłosu wybuchu nagranego przez małą kamerę GoPro. Moim zdaniem doszło do wybiórczego użycia przejściowych wyników moich badań i posłużyły to do budowy nieuprawnionej tezy o zidentyfikowaniu odgłosu wybuchu w materiale dźwiękowym z kokpitu, no, co jakoby miało wynikać z treści moich badań. Podczas rozmowy telefonicznej okazało się też, że to nie była pierwsza praca Mirosława Tarasiuka dla podkomisji. Zbudowany został fragment kadłuba. Na przełomie 2016 i 2017 roku Tarasiuk wraz z Ewą Gruszczyńską-Ziółkowską podczas innych eksperymentów badał dźwięki zapisane na kilku mikrofonach. Porównywali je z oryginalnym zapisem z kokpitu Tupolewa i dźwięku wybuchu nie znaleźli. W badaniach, które wcześniej wykonywałem na rzecz podkomisji, nie doszło do identyfikacji wybuchu w materiale zarejestrowanym z kokpitu. Uporządkujmy. Ani w starych badaniach sprzed kilku lat, ani w tych z 2021 roku Mirosław Tarasiuk nie stwierdził jednoznacznie, że na nagraniu ze Smoleńska słychać wybuch. Podkomisja zaprezentowała to jednak inaczej. W obu przypadkach wybuchu był głuchy dźwięk, co jest głównym, merytorycznym, bezspornym, bezdyskusyjnym dowodem. W raporcie podkomisji Macierewicza jest też taki załącznik. To nagranie. Czarna skrzynka samolotu, który się rozwalił. Autorem zdjęć jest montażysta TVP Sławomir Wiśniewski. Był w Smoleńsku i dotarł na miejsce kilka minut po katastrofie. Ja pierdolę, to nasz. Nagrał płonące paliwo i pierwszych strażaków. Wszędzie widać było porozrzucane części samolotu. Gałęzie i grubsze konary, pościnanych lub poprzewracanych drzew, na które wpadł samolot, po tym jak wcześniej w powietrzu obrócił się na plecy. Zresztą Wiśniewski widział to z okien hotelu i opowiadał nam o tym 4 lata temu.
patrzę przez tego, leci sobie samolot lewym skrzydłem w dół, mniej więcej tak jak było gdzieś tam napisane, około 60-70 stopni. I było kiedyś pytanie, skąd pan wie, że to było lewe skrzydło, a nie prawe skrzydło? No logika wskazuje na to, że jakby to było prawe skrzydło, to bym widział podwozie. Pan usłyszał takie wzmocnione obroty silnika? Takie pewnie, wręcz wycie, takie, że jakby te silniki miały zamiar, tak jakby ktoś jechał bardzo szybko na niskim biegu, coś takiego na podwozie. A czy słyszał pan w trakcie tego próby wznoszenia jakiekolwiek inne dźwięki? Nie wiem, odgłosy detonacji, wybuchu? Na pewno żadnego wybuchu nie słyszałem. Jakbym słyszał wybuch, to na pewno bardziej bym się przestraszył i na pewno bym tam nie pobiegł. Pomijając eksplozję, która była na wskutek upadku. Duży ten płomień, to no sporo eksplozja. Było, to mniej więcej dwa razy, mniej więcej dwa i pół wysokości drzewa. No, czy jak drzewo ma jakieś ileś tam metrów, to można by niewiele obliczyć, ale dość spory ten słup ognia i tego dymu takiego. Kiedy Tupolew uderzył w ziemię, w zbiornikach miał ponad 10 ton paliwa lotniczego. Część wylała się, stąd pożar na miejscu katastrofy i oparzenia części ofiar. Pozostałe paliwo wraz z ciężkim podwoziem, kołami i przestrzenią bagażową naciskało na górną część kadłuba. Blacha w tym miejscu ma najwyżej 2 mm, stąd tak duże zniszczenia. Kadłub był, według opinii biegłych prokuratury, miażdżony i rozrywany przez pofałdowany grunt i liczne przeszkody terenowe. Wystarczy porównać zdjęcia satelitarne okolic lotniska w Smoleńsku przed i po katastrofie. Jaka część lasu zniknęła 10 kwietnia, wycięta przez polski samolot? Podkomisja Macierewicza widzi to jednak zupełnie inaczej. To jej prezentacja. Był to skutek drugiej eksplozji, tym razem w Centropłacie w pobliżu Salonki Generalskiej. Podkomisja już nie zaprzecza, że samolot był odwrócony na plecy, choć jej członkowie robili to przez lata. Wciąż jednak utrzymują, że była druga bomba i Tupolew eksplodował w powietrzu, nad drzewami. Wysadził lewe drzwi pasażerskie. To analiza Tomasza Ziemskiego, z zawodu architekta, który dzięki Antoniemu Macierewiczowi został badaczem katastrof. Co spowodowało taki rozpad? Ten wywód to sposób rozumowania podkomisji. Na pokładzie musiała być bomba, bo takich zniszczeń nie mogło spowodować uderzenie w ziemię, co mają potwierdzać amerykańskie symulacje. Członkowie podkomisji twierdzą, że pofałdowany grunt i liczne drzewa nie mają w symulacji żadnego znaczenia. Niezależnie od konfiguracji terenu, jak i przeszkód terenowych. I tu musimy zatrzymać, bo to jest nieprawda. Podkomisja chętnie prezentuje symulację miar, ale nie pokazuje całości tych badań oraz wniosków, które Antoni Macierewicz dostał w tym raporcie. A Niar wyraźnie zastrzega, że ziemia i przeszkody terenowe mogą wpływać na rozpad samolotu. Drzewa, krzewy i inne przeszkody w terenie nie były modelowane z powodu braku informacji i mogą wprowadzać większe rozdrobnienie w modelu numerycznym. Co więcej, Amerykanie pokazują, jak wyglądają poszczególne sekcje kadłuba po zderzeniu z ziemią. Skąd Amerykanie to wszystko wiedzą? Bo dane, które wprowadzili do komputerów przed obliczeniem symulacji, pochodziły z takich podobnych testów Instytutu. Sprawdzali nawet wytrzymałość foteli Tupolewa i to, w jaki sposób uszkodzenia wewnątrz kabiny po uderzeniu w ziemię mogły wpłynąć na pasażerów i ich szanse na przeżycie. W amerykańskim raporcie napisano wyraźnie, że wszyscy pasażerowie w symulacji umierają 300 milisekund po uderzeniu samolotu w ziemię. 300 milisekund to tyle, ile trwa mrugnięcie powieką. 300 milisekund po uderzeniu pierwsza sekcja przechodzi przez obszary pola gruzu, na których zidentyfikowano drzewa. Każde uderzenie w drzewa tylko zwiększy stopień fragmentacji w przedniej konstrukcji kabiny kadłuba i odpowiednio spowoduje większą fragmentację ciał pasażerów. Tego cytatu nie ma w raporcie podkomisji, która w rozpadzie samolotu po zderzeniu z ziemią i w obrażeniach pasażerów widzi efekt eksplozji ładunku wybuchowego. Zniszczenia ciał, markery wybuchowe. Dodatkowym źródłem energii potrzebnej do otrzymania takiego stopnia rozczłonkowania, jak obserwujemy na wrakowisku w Smoleńsku, były wybuchy.
wskutek eksplozji. Do obrażeń pasażerów jeszcze wrócimy. Na razie zakończmy wątek amerykańskich badań, które dotyczyły też drzwi pasażerskich Tupolewa. Kluczowym dowodem eksplozji dla podkomisji Macierewicza drzwi od dawna były dowodem na wybuch, bo znaleziono je wbite w ziemię. Tyle, że amerykański instytut wyraźnie stwierdza, że drzwi w komputerowej symulacji upadły wraz z kadłubem, zaledwie 2 metry od miejsca, w którym je rzeczywiście znaleziono na wrakowisku. I co najważniejsze, mogły być wgniecione w ziemię ciężarem konstrukcji, a nie wybuchem. Analiza przemieszczania się drzwi numer 823 pokazuje, że ciężar, bezwładność samolotu mogą wepchnąć drzwi w grunt po ich oddzieleniu się od kadłuba. Ale podkomisja nie cytuje tych najnowszych wniosków. Właściwie to jej członek mówi coś zupełnie przeciwnego. Drzwi nie mają szansy zostać wbite prostopadle do ziemi. Posługuje się tą najstarszą amerykańską symulacją, która powstała zanim Instytut NIAR podpisał z podkomisją umowę i zanim otrzymał wszystkie dane dotyczące katastrofy. Tym razem drzwi się wgniatają, ale tylko dzięki prędkości, jaką miały osiągnąć przez wybuch. W rzeczywistości drzwi musiały być wystrzelone z kadłuba jeszcze w powietrzu. Powtórzmy to jeszcze raz. Ta symulacja powstała w 2017 roku i Amerykanie nie umieścili jej w swoim ostatecznym raporcie. A mimo to podkomisja wciąż się na nią powołuje. W rzeczywistości drzwi zostały wbite jak żyletka. To już kolejny przykład na to, jak wybiórczo podkomisja podchodzi do badań. To zdjęcie zawarte jest w aktach prokuratury. Widać na nim odkopywanie drzwi z ziemi na wrakowisku. Taki kadr zamieszczono w raporcie podkomisji. Tyle, że w szerszym kadrze te drzwi, rzekomo odstrzelone wybuchem od lecącej maszyny, leżą tuż obok kadłuba i otworu, z których zostały wyrwane przez uderzenie. A teraz na przykładzie jednego eksperymentu podkomisji pokażemy mechanizmy tej manipulacji. Osobą nadzorującą ten eksperyment wybuchowy jest biegły sądowy Jarosław Berendt, który napisał wnioski na temat uszkodzeń elementów imitujących ludzkie ciało. Podkomisja powołuje się na jego pracę w kilku miejscach raportu. Porównajmy dokument podkomisji po lewej stronie do oryginalnej notatki z eksperymentu, do której dotarliśmy. Pomińmy długość tekstu, skupmy się na kilku fragmentach. 4. Wybuch przestrzenny, paliwowo-powietrzny. Z medycznego punktu widzenia jest praktycznie nie do wykrycia. Takie samo zdanie zawiera oryginalna notatka profesora Berendta, jednak ze swojego raportu podkomisja usunęła ten fragment. Ten wniosek wysnułem po pierwszym wybuchu wobec braku pełnych danych z trzeciego wybuchu. Nie wiem, czy on jest prawdziwy. Kolejny fragment. Po lewej i po prawej widać ten sam tekst. 5. Jeżeli na pokładzie lecącego samolotu doszłoby do wybuchu termobarycznego, to osoby znajdujące się w nim odniosłyby poza obrażeniami wypadkowymi także obrażenia termobaryczne w postaci kraterowatych uszkodzeń. Ale w oryginalnych notatkach Jarosława Berendta był jeszcze ten bardzo istotny dopisek. Tak jak wspomniałem wcześniej, strona 2, to wymaga naukowego zbadania. Na razie to jest tylko robocza hipoteza do użytku wewnętrznego. Czyli robocza hipoteza, cytat, do użytku wewnętrznego, stanowi część oficjalnego raportu, który ma dowodzić, że doszło do zamachu na prezydenta Polski. Wybuchy, które doprowadziły do śmierci całej polskiej delegacji z panem prezydentem na czele. No i teraz sprawa kluczowa. Spora część dokumentów, raportów i analiz została przez podkomisję całkowicie ukryta i pierwsi zauważyli to, uwaga, jej byli członkowie z Markiem Dąbrowskim na czele. Pan pracował w tej podkomisji dosyć długo, bodajże 5 lat. Czy istnieją jakiekolwiek inne analizy, raporty, zwłaszcza zagraniczne, które wskazywałyby na katastrofę, a nie na zamach? Jeśli chodzi o zagraniczne analizy, to ja z kolegami znamy tylko ich rezultaty z relacji, które otrzymaliśmy od osób trzecich. Dlatego, że spotkania niektórych ekspertów z częścią podkomisji, które były prowadzone wiele razy, ale również ich prace były przed nami ukrywane. Chociaż myśmy wiele razy pisemnie prosili, żeby je nam udostępnić.
Więc my nie czytaliśmy tych raportów. Ich zestawienie jest podane przez podkomisję. Natomiast my ich po prostu nie znamy. Dąbrowski wspomniał o zawartości tego dokumentu. To stan prac, jaki podkomisja przygotowała na posiedzenie Sejmowej Komisji Obrony w lipcu 2020 roku. Okazuje się, że na długiej liście zleconych i opłaconych z publicznych pieniędzy ekspertyz są dokumenty, których opinia publiczna nigdy nie zobaczyła. Między innymi cała wspomniana już analiza profesora Jarosława Berenta nie ma jej w raporcie podkomisji. Dalej, raport z eksperymentów niszczenia konstrukcji lewego skrzydła pułkownika Siatkowskiego. Tej pracy w oryginale, co już pokazaliśmy, też nie ma. Kolejny dokument to analiza i porównanie głuchego dźwięku z kokpitu z zapisami dźwięków wybuchów. W raporcie podkomisji brakuje tego badania i kilku innych z 2016 i 2017 roku, których autorem lub współautorem był dr inżynier Mirosław Tarasiuk. Dalej. Analiza obecności materiałów wybuchowych na Tupolewie numer 102, wyniki prac firmy PIMCO, co pokazaliśmy, podkomisja potraktowała bardzo wybiórczo. W raporcie podkomisji nie ma też kompletnego raportu amerykańskiego Instytutu NIAR i ostatecznej symulacji uderzenia samolotu w Brzozę. Warto również zwrócić uwagę na punkty 48, 49 i 53 w numeracji prac zleconych i opłaconych przez podkomisję. To raporty znanych badaczy katastrof lotniczych. Christera Magnussona, Christophera Protero, Igorana Lilia. Antoni Macierewicz nawet nie wspomina o tych raportach, a my ustaliliśmy, że wnioski zagranicznych badaczy wykluczyły zamach i wybuch. Według ekspertów w Smoleńsku doszło po prostu do katastrofy. Ale ja dopytam, bo pan wspomniał o spotkaniach podkomisji. Czy pan widział takie spotkania zagranicznych ekspertów z Antonim Macierewiczem? Czy one się odbywały w Warszawie? Tak, one się odbywały. Ja i koledzy nawigatorzy kiedyś byliśmy mimowolnymi świadkami jednego z takich spotkań, kiedy była grupa pana Potero bodajże i Szweda, czyli pana Lili. Myśmy wtedy akurat przez przypadek mieli spotkanie zespołu lotniczo-nawigacyjnego, akurat w tym terminie, kiedy panowie byli w siedzibie podkomisji. Myśmy przyszli na to spotkanie i z dosyć dużym zdziwieniem zauważyliśmy, że panowie, eksperci zagraniczni, rozmawiają sobie z panem Macierewiczem, z panem Ziemskim, z panem Jürgensenem. No nas o tym nie poinformowano w żaden sposób, więc ja twierdzę, że ta grupa ekspertów była, jakby jej prace nie mogą być nam znane, dlatego że one były celowo przed nami ukrywane. Wydaje mi się, że to, co było do, mogłem przekazać, to już zrobiłem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Do widzenia. W 2018 roku Jarosław Kaczyński tak dziękował Antoniemu Macierewiczowi. Muszę podziękować Antoniemu Macierewiczowi. Wiele lat bardzo ciężkiej pracy, różnego rodzaju eksperymentów, czasem udanych, czasem nieudanych, różnych hipotez potwierdzanych i niepotwierdzanych. Potem na 4 lata podkomisja zniknęła z mediów rządowych, aby teraz wrócić. Nie mam żadnej wątpliwości, że to był zamach. To był zamach. To była zbrodnia. Tych samych, którzy dzisiaj mordują na Ukrainie. Tak buduje się pomniki. Tak robi się politykę. Wybuchające na wojennym froncie bomby termobaryczne stały się dla obozu Jarosława Kaczyńskiego kolejnym dowodem na bombę w samolocie. Rosjanie są zdolni do wszystkiego. Zdolni także do takiej zbrodni. Czy mówiąc to, politycy władzy wiedzą, że wiele zebranych przez Antoniego Macierewicza analiz i ekspertyz pokazuje inną wersję wydarzeń? Czy ktokolwiek zna skalę manipulacji? Slot number one, łamany przez one. Na koniec trzeba przypomnieć, że w roku 2018 Rada Europy, jedną z najważniejszych instytucji europejskich, w swoim raporcie i rezolucji przywołała prace podkomisji wskazujące na eksplozję jako przyczynę katastrofy smoleńskiej.
To kolejna manipulacja, bo głównym celem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy było wezwanie Rosji do oddania Polsce wraku samolotu. Posłem sprawozdawcą tej rezolucji był holenderski polityk. Wysłaliśmy mu ostatnią wypowiedź Antoniego Macierewicza i zapytaliśmy wprost. Czy rezolucja popiera teorię o wybuchach w samolocie? Oto odpowiedź. Mandat nie obejmował badania przyczyn katastrofy. Nie zajmuje więc stanowiska w sprawie przyczyn, a zatem nie popiera teorii Macierewicza. O każdy wątek tego materiału, od trajektorii samolotu, przez utratę skrzydła, wybuch w skrzydle i dźwięk wybuchu, aż do rozpadu samolotu i obrażenia pasażerów, zapytaliśmy podkomisję. Pierwszy raz od kilku lat w historii korespondencji z podkomisją dostaliśmy odpowiedzi tego samego dnia. Wszystkie wymijające. Podkomisja kłamie, pisząc w odpowiedzi na nasze pytania, że wszystkie brakujące badania i analizy są w załącznikach do raportu. W raporcie zamieszczona jest pełna symulacja. Zawarta jest całościowa opinia. Badania są opublikowane. Załącznik 27 zawiera całość analizy. Zawarte są wyniki. Kłamie nawet w łatwej do weryfikacji sprawie, twierdząc, że prawo nie wskazuje, iż raport powinien nazywać się raportem końcowym. Choć jak widać, rozporządzenie mówi o raporcie końcowym. To opinia byłego członka podkomisji, autora eksperymentów wybuchowych, który, przypomnijmy, nie podpisał się pod wnioskami o eksplozjach i zamachu. Toczymy cały czas dyskusję o podpisie, nie podpisie. Dokumenty, ustawa, rozporządzenie wymaga, aby dokument, który kończy badanie wypadku lotniczego, był raportem końcowym. Tak się to nazywa w przepisach. Dokument, o który pan pyta, takiego nagłówka nie ma, jest raportem. Proszę sobie resztę dopowiedzieć. Czyli podkomisja będzie działać dalej. Dziękuję serdecznie, do widzenia, panie redaktorze. Widzicie, jak wali się gmach smoleńskiego kłamstwa. Jak można tak bezczelnie kłamać? Kłamstwo smoleńskie. Ulubiony slogan Antoniego Macierewicza. Nabrał zupełnie innego znaczenia. Piotr Świerczek, TVN24.